Siemka, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zipek i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak, dzisiaj mamy bardzo, bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ jak widzicie po moich pucharkach, mam 5992 pucharki, a co oznacza? To oznacza dokładnie to, że dzisiaj odblokujemy sobie ośmiobitowca. W końcu odblokuję tego ośmiobitowca, który rzekomo jest najlepszą postacią w grze i ma najlepszy star power rzekomo też w grze. Ale zobaczymy czy to jest wszystko prawda. Ale pierwszą rzecz jaką zrobimy, to zobaczymy sobie sklep. A dobra, nie będę ukrywał, sprawdzałem. Spojrzałem troszkę wcześniej w ten sklep, żeby zobaczyć co tu się kryje. I słuchajcie, zobaczcie na to, Leon ma skina. Leon ma skina, Rekin Leon w końcu. Czyli to, o co prosiliśmy my, tak. My prosiliśmy najbardziej w sumie. Kiedy mam Leona? Ciągle gadam o tym, żeby wyszedł w końcu ten skin Leona. Ale mamy! W końcu mamy skina do Leona, więc no nie może być inaczej, jak musimy po prostu kupić go. Musimy go kupić, a oprócz tego mamy też jednego fajnego skina. Penny Króliczek i to jeszcze w przecenie, więc czemu by nie? Czemu by nie? Jak widzicie, gemy są na koncie, więc myślę, że to by był dobry pomysł. Więc Leonem oraz Króliczkiem wbijemy sobie dzisiaj ośmiobitowca, a następnie ośmiobitowcem spróbujemy zagrać sobie gierkę. Zobaczymy jak działa ośmiobitowiec, przetestujemy go, zobaczymy jak w moich rękach sobie podziała, a oprócz tego oczywiście na koniec otworzymy Megaboxa. Zostawiajcie, słuchajcie, łapy w górę oraz subskrypcję po więcej filmów i piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć następny. Czy chcielibyście, żebym zaczął otwierać już te skrzynki? Oczywiście przypominam także o tym, że będę otwierał mega skrzynki u widzów na kanale. Dawno tego nie było, nie powiem, ale tak po cichu wam powiem, że to nie jest tak, że ja nie nagrywałem tych odcinków. Nagrałem już 3 odcinki, 3 openingi u widzów i u żadnego z nich nic się nie trafiło. A ja naprawdę nie chcę wrzucać czegoś, gdzie się nic nie trafia, bo wszyscy są zawiedzieni, ja jestem zawiedziony, osoba, której otwieram jest zawiedziona i dodatkowo jeszcze wy jesteście zawiedzieni, że nic czego nie zobaczyliście. Dobra, czyli słuchajcie, kupujemy sobie, pierwsza rzecz jaką robimy, kupujemy sobie może Rekina Leona. Tak, Rekin Leon jest odblokowany, on jest przepiękny. Ten skin jest przepiękny i od razu nie ma co, kupujemy też Króliczka, bo na pewno go kupię, więc czemu by nie? Czemu by nie? I Króliczek także jest odblokowany, słuchajcie, więc teraz wbijamy ośmiobitowca, czyli musimy zagrać dwie gierki w sumie, albo jedną. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale weźmy sobie skina najpierw do Leona. Oh my god, skin do Leona. W końcu, tyle na to czekałem. Gramy. O kurde, ej ty, Penny, bo ty nie masz Króliczka, nie masz skina Króliczka. I ty co tutaj? Próbujesz ze mną coś walczyć, czy co? O, tak się kończy walka z Rekinem Leonem. Jest tym Rekinem, zrozumiano? Rekinem! O kurde, a co to ma być w ogóle? Weźmy sobie te dwie mega skrzynki. Znaczy mega skrzynki, co ja gadam? Weźmy sobie dwa powerki. I ty, panie Primo, czy ty z Leonem chcesz walczyć? Z Leonem, który ma najpiękniejszego skina teraz w grze w Brawl Starsach? Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, ale robię coś takiego, żeby uciec od tej Rozy, która tutaj była. Okej, ona nie chciała się ze mną bić, w porządku. A może jednak chciałaś, co? Tylko zmieniłaś zdanie. Czemu ty stoisz w miejscu? O co chodzi? Co to za nuby? Primo Ballerino. Te skrzyki były moje, zrozumiano? No i po nim. Ja nie wiem co ci gracze robią tutaj na tym elo. Przecież to jest normalnie 6000 pucharków. Przecież oni powinni ogarniać wszyscy na maksa. Oj. 8 powerów mam, no. Ciężko będziecie mieli ze mną. Nie powiem. Sam bym się siebie bał tak naprawdę. Ale no, kolcik, panie. Panie, ale do kogo ty strzelasz? Do kogo ty strzelasz? Ej, naprawdę nie wiem o co chodzi. O, kaktus go dobił. Ej, to było nie fair. Kaktus mi ukradł killa. Kaktus, panie! Panie, bo to był mój! Teraz ja się muszę zemścić zdecydowanie do tobie. Napiszcie, co uważacie, słuchajcie, w komentarzach o tym skinie, bo jak dla mnie to jest serio najlepszy skin w grze na ten moment. Bardzo, bardzo mi się podoba. O nie! Nie mogę tego przegrać przecież. O i elo Jesse. Elo Jesse, ale było blisko, 800 HP. Trochę zlekceważyłem przeciwnika, ale 10 pucharków. I zobaczcie na to, mamy ośmiobitowca. I teraz co, gramy króliczkiem, czy gramy już ośmiobitowcem? Może zrobimy, słuchajcie, w ten sposób. Zagramy już ośmiobitowcem, żeby nie przedłużać. Pewnie większość z was przyszło tutaj dla ośmiobitowca. Więc gramy ośmiobitowcem, potem sobie zagramy króliczkiem i na koniec megaboxa otworzymy. Więc odbieramy naszą nagrodę, ośmiobitowiec. Para! I mamy go. Mamy ośmiobitowca! Jezu, jak się cieszę, że w końcu go mam! Serio! Pierwsza gra ośmiobitowcem. Znaczy nie, sorry, grałem ośmiobitowcem raz na jednym odcinku. Rzeczywiście, na koncie widzę, jak otwierałem sobie skrzynki. Więc to nie jest pierwsza gra, żeby nie było. Ale słuchajcie, pierwsza gra na moim koncie. Więc, oj, ośmiobitowiec od razu się pokazał, inny. Który wymarnował wszystkie swoje pociski na skrzynkę, więc teraz nie ma szans ze mną. Prosta matematyka, ośmiobitowiec, prosta matematyka, naprawdę.
Dobra, na spokojnie jak na razie skrzyneczki. Bez spiny luźno. Nie ma co się śpieszyć za bardzo, nie? Tym bardziej, że zobaczcie ile ich tu jest, tych skrzynek. Nie wiem, czy to dobry pomysł, mogłem iść po tamte dwie, ale... W sumie z drugiej strony... Ej, Leon! Leon, żebym ja unikał cię ośmiobitowcem, żebym ja ciebie unikał ośmiobitowcem, no co za wstyd. O nie, on ma 5! O nie! Zepsułem! Zepsułem, przegram! No nie, umarłem! Dobra, czas na drugą gierkę, bo wiadomo, no muszę wam, słuchajcie, pokazać, że potrafię grać ośmiobitowcem, albo chociaż przynajmniej, że się zapowiadam na jakiegoś dobrego ośmiobitowca, dobra? Żeby nie było, żeby nie było. Dajcie mi... Pozwólcie mi, że wam pokażę po prostu, okej? Więc rozwalmy sobie tą skrzyneczkę na spokojnie. Czemu by nie? Jakiś ojenny ośmiobitowiec, zazdrośnik chyba o to, że zdobyłem właśnie ośmiobitowca, próbował mnie zniszczyć i ukraść moją skrzynkę. Nie wiem, czemu tak zrobił, ale... Ta, Piper. Piper kontra ośmiobitowiec? Ona może być dla mnie dobra. Bardzo dobra może być w sumie. Nie! Piper! O! Co? Kiedy? Kiedy to się wydarzyło? Nie, no Mortis tu nie ma szans w ogóle. 7 powerów! Słuchajcie, 7 powerów! Uciekam stąd. Elo. Taki tam prank, ziomek! O Jezu, ale to zepsułem. I teraz ten go dobił, o nie. I teraz jak on podejdzie bardzo blisko, mogę mieć problem. Patrzcie. Ale spoko, mam tutaj towera, który mnie odbroni. No, 10 power cubów. Żebym to przegrał, musi się wydarzyć naprawdę jakiś dziwny cud. O nie, jest 8-bitowiec kontra 8-bitowiec. Najlepsze starcie ever. Tylko, że on ma tylko 3. On ma tylko 3 powerki, słuchajcie. Tylko 3. Więc nie wiem, czy to jest takie najlepsze starcie ever. No i co, będziesz tak stał i będziesz unikał walki? Po co? Patrz, ja ci zrobię tak, pa na to. Obronię się tym! I co? Chodź tu. Ziomal! Wiedz, że ja cię oszczędzam. No ale on chyba nie chce zostać oszczędzonym. No trudno. Trudno się mówi. Nie to nie. Także mamy zwycięstwo ośmiobitowcem, 6000, o, od razu ładnie to wygląda, jak mam 6000 pucharków, nie? Ponad. No ale w każdym bądź razie, słuchajcie, jeszcze został nam jeden skin do przetestowania. Mam skina! On jest naprawdę fajny. Ten skin jest też piękny, dlatego go kupiłem oczywiście, no jakbym uważał inaczej, to bym go nie kupił, nie? Ale jest naprawdę, naprawdę epicki. Dobra, zaczynamy bój! Zaczynamy bój i zobaczcie na tego skina. Uwaga, 3, 2, 1, czy on jest piękny? Czy on jest piękny? No powiedzcie mi szczerze. Powiedzcie mi, czy to nie jest jeden z najlepszych skinów w ogóle w grze? Dominika na pewno by chciała go. Jestem pewien, że Dominika by strasznie chciała tego skina. Więc może, słuchajcie, kupimy jej. Może jej kupmy? Jeżeli chcecie, żebym kupił, słuchajcie, Dominice skina tego, którego widzicie teraz, tego króliczka, to zostawiacie łapy w górę. Jak, słuchajcie, wbijecie, może myślę, że 10 tysięcy łap w górę, to zrobimy niespodziankę dla Dominiki. Po prostu, co? Co myślicie na ten temat? Ja myślę, że to by był spoko. Spoko rzecz by była dla Dominiki. Żeby jej zrobić taką niespodziankę. O! O, jak ja uwielbiam dobijać w takich momentach. No, słuchajcie, no musiałem to wykorzystać po raz kolejny. Trzeba wykorzystywać takie sytuacje. Penny jest naprawdę, naprawdę mocna. O! Nie wiem, o co chodzi. Co to ma być w ogóle? Ja nie wiem, czy ja mam podwójne jakieś obrażenia, czy o co chodzi? Widzieliście? On dostał jedne obrażenia, a potem nagle dostał drugie. Ale słuchajcie, moja wieżyczka. Zobaczmy, czy moja wieżyczka z 232 HP pokona przeciwnika. Jestem tylko ciekaw. Patrzcie na to. Zrobię tak, żeby uniknął. O! I stanął w miejscu. I tu znowu. Czekajcie. Tak, żeby stał w miejscu. Wiecie, o co chodzi? Tutaj z jednej strony, tutaj z drugiej. Tutaj z jednej, tutaj wieżyczka. Tutaj z jednej. Oj! Nie chciałem tak do końca. Ziomek, serio, nie chciałem ci tego robić. Uwaga, stań w miejscu! O nie nagrywała się kamera! Ale to było epickie. Powiedzcie szczerze, że to było epickie, no. Sorry, przepraszam. Z góry przepraszam tą osobę, której to zrobiłem. Szczególnie jeżeli jesteś moim widzem. No i słuchajcie, tak to się zapowiada wszystko. Tak to wyglądało. No i obiecana mega skrzynka oczywiście. Czy odblokujemy jeszcze jedną postać? Chwila prawdy, miejmy nadzieję, że tak. Okej, kupiona. No teraz zostało nam tylko, żeby przycisnąć klawisz. Więc do jazdy. Do dzieła. Kurde. Pozostałe przedmioty 5. 231 pepper. Blablabla. No, tak wyglądał, słuchajcie, odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, łapy w górę, subskrypcja i...
Jeżeli gracie w Fortnite'a, wpiszcie proszę mój kod Zipek w sklepie, okej? Okay. Dzięki, cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!